Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku gdzieś tam Sylwia ogarnia sobie swoje kwiatki, robi jakieś tam plecionki, za niedługo już wraca do pracy. Kończy się u nas lockdown. Gdzieś tam sobie rzeźbimy coś koło chaty, także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Ty kupolu, ty. No, mama musi zobaczyć, co się tam dzieje. Hopa! Ha! Ja! Co przyszły za rurki? Jak można kupować kwiatki online? Normalnie. To twój kaktus, kochany. Jak miło. No i nadaje bardzo ładnie wyglądasz. A, weź, proszę. Naprawdę. No. To jest burak. Z ciebie. To jest kwiatek, który się nazywa Calathea. Wygląda jak burak. Nie przeżyjesz. Tak, ale zobacz, jakie liście ma w środku. Ty jest sam jak burak. Burakowy. Te małe, co to chce zadać? Korale teściowej. Aha, dobra. Jezus. To jest taki kaktus, który zwisa w dół. Nazywa się korale teściowej. A te ślimaki wyżarły dziury. To nie są ślimaki, nie wyżarły dziur, to jest monstera. Pokaż to sobie, co robisz. Barelnoc. Widziałeś? Tak. To już ostatni? Nie. Przedostatni. Miał być ostatni. Też mi dać pewnie buzi mocno. Nie. Masakra, ten kwiatek wrósł w ogóle do tej ceramicznej domiczki tamtej. Była na niego milion razy za mała. Co wieszamy, to ja. Dawaj, jedziemy. Bo popatrz się, co żem narobiła. Ręce ci. Dobra. Co? Co się zrobiło? Szybciej, bo to ciężkie! Co zrobiłaś? No pomalowałam moją skrobkę, to zobacz, jaką zrobiłam kreskę. Ale to na którym końcu mam być te kreski? Ale jesteśmy z... normalnie, jesteśmy... Sylwuś, a ten śmiatek i... No to i co jeszcze? Gdzie plac prawie? Sylwuś! Na początku! O tu! Uważaj na tamtego kwiatka! Kaktusowate od nogi, nie? One się zrobiły jak drzewo. A wytrzyma ten sufit w ogóle? Jaki ty jesteś zorganizowany, ja pierdolę. Ludzie sobie robią jakieś kurwa żlandowe, diamentowe. Nie w jakiejś tam dykcie sufitowe. A już nie przesadzaj, przecież to są trzy kwiatki. Dykta sufitowa. Co ty? Dyktasów. Jak coś się nazywa? No co przesunąłeś, kurwa? Lepiej z lewo. Nie! Prawo, minimalnie. Tu. Dobra. Proszę. Jak nam idzie? Super nam idzie. Uważaj. Super, ja jest sytuacja z rodziny spać. Podaj mi Sylwuś to. Sylwuś co? Wiertarkę i łopatkę. Czekaj, szufelkę. Ja już o tym, no. Taki psowo. Kręć to, kręć. Ja jestem normalnie ten. Co jesteś? Budowlań. Elektromonter chyba. Budowlań. Tym razem, Sylwu, jedziemy, he? Bar na bok. Czyli co? Czyli jedziemy na torfowisko. Cała historia tam jest opisana, odkąd kopali i jak kopali. Cudownie tam jest, czy Waginsami ich nazywali. Waginsami? Waginsy to tak. To tak chyba nie bardzo są. Pracowali 6 dni w tygodniu po 24 godziny. Niedzielę mieli wolne. Tak ostro kopali torf. I że jak ludzie musieli ciężko pracować, a my narzekamy. To nie narzekaj.
to za hangar? Wiesz, taki długi. To są takie pokojki. W tym przez okno jest maszyna, możesz zajrzeć. Waga do ważenia torfu. No chyba tak. Ciekawe, czemu tam wykopali dziurę. Gdzie? Pod tą wagą. Sobie mówi, że tutaj kopali torf kiedyś, więc może jakieś pomieszczenie gospodarcze czy coś. A tam co za mur? Da się tam wleźć? Da się. Chciałam powiedzieć Romaneczku, żebyś napałał się cudownym widokiem. Przyniosłam ci krzeseł. Zawsze jak będziesz miał problem, będziesz potrzebował kontaktu z naturą, możesz tutaj. Zobacz, jaki masz widok, kochana. Cudowny. Na ciebie tak. Nie. To wygląda jak góra Przyczepki. O, no właśnie. Przyczepka na parcie to ma. Nie wypiorę jej. Wypiorę, kostną kłódkę. Już poszłyśmy tędy, aż do tego płota. Czy widzisz? Aha. Tędy poszłyśmy aż do tego płota, bo chciałam się tam dostać do tego wiatraka. No i cudownie sobie jest, co? Tam mgła stoi, tam dookoła, popatrz. Mamy szczęście, że tutaj jest tak jak jest, ale tu jest dosyć wysoko też pewnie dla kogo. No przecież się do samym polarza, zobaczcie. Nie ma jak to spacerek takiej sobie, nie? Rozpada się ta ławka. W ogóle wyjątkowo. No. Jasne. To jest takiego cufalka. Zwierzę się potrzebuje napić. Liszki pochota idzie do domu. Trzymali chyba spadamy. Albo jakieś ciało. Sztafany. Tutaj też to wygląda jak jakiś kurde ten oborownik. A ty jest sam oborownik. Jak to się nazywa? To oborownik. No ale są kupy konia też, nie? Ale to nie konia. To takie świeże, myślisz, że to tak leżą od 30 lat. No i się nie rozłożyły. Skamieniały. Dobra, spadamy.
Jeszcze tylko szybko dopowiem dla tych, którzy interesowali się tym monitoringiem. Po prostu ściągacie aplikację. Wszystko to ogólnie podłącza się dosyć prosto. Działa od razu. Ściągacie aplikację, na tą aplikację później się klika. Wyskakuje od razu okno z czterema kamerami. Można sobie kliknąć później na taką ikonę okna. W zależności od tego, ile macie kamer. Ja mam na przykład 6, więc klikam 6 kamer. Dzieli się po prostu ekran na 6 kamer. Ostatnio jak testowałem, to położyłem sobie w pracy po prostu telefon na maszynie. No i co tak leciało, widziałem, że tam Sylwia robi, że idzie z psem, że to, że tamto. Także bardzo fajnie to działa. W nocy tak samo, wiadomo, że musi być po prostu jakiś obiekt, który odbija światło. Wiadomo, że jak na przykład kamera jest skierowana gdzieś tam hen, to nie widać gór ani nic. Po prostu musi być jakiś obiekt, który jest blisko. Wtedy te diody LED-owe mają od czego odbić po prostu światło i wszystko fajnie widać, także ma to jakieś sensory ruchu, więc to było na tyle. Także ja póki co jestem z tego zadowolony. No i tyle. Dużo zdrówka, kochani, miłości, szczęścia, radości. Hej, do następnego razu.